Dzień dobry Państwu. Przepraszam za opóźnienie. Opóźnienie jak zwykle z powodu małego drobiazgu technicznego. Na szczęście zobaczyłem go w miarę szybko i mogliśmy wystartować. No właśnie, a już prawie wystartowaliśmy, bo już zaczęliśmy mówić, a to nagle okazuje się, że nic nie idzie dalej. Witam na następnym live'ie. Może troszkę pechowo się zaczął, ale na pewno ważne jest, jak się kończy, a skończy się na pewno dobrze. Andrzej Grudzień, Fotoforma, live o godzinie 19 we wtorki. Moim gościem dzisiaj jest Sławek Kamiński, fotograf i przede wszystkim fotoreporter. Człowiek, który już 3 dekady fotografuje i właśnie tak chcę powiedzieć, że 3 dekady, bo 3 dekady to tak znaczy, że bardzo długo, bo jakbym powiedział 30 lat, to nie byłoby tak długo w moim mniemaniu, a 3 dekady to jest tak konkretnie. Czyli stary wyjadacz, który wie, jak robić zdjęcia do gazety. Sławek Kamiński, witaj. Witam, dzień dobry. No pytanie banalnie proste, zaczniemy tak jak często zaczynam. Powiedz mi, jak to było z tą fotografią, kiedy ona do Ciebie przyszła i czy myślałeś, że w ogóle będziesz zawodowo pracował jako fotograf, fotoreporter, czyli naciskał na spust? No na pewno nie myślałem, aczkolwiek zawsze byłem, wydaje mi się, obserwatorem i mam wrażenie, że widziałem więcej niż inni. Zaczęło się banalnie, dostałem aparat z okazji pierwszej Komunii Świętej, przywieziony przez znajomego pilota ojca prosto z Moskwy, za grubą kasę, to były 2 pensje ojca, awantury w domu z tego powodu i tak dalej. Ale nie do końca wiedziałem, co z tym aparatem robić, trochę pstrykałem, ale sam tego jeszcze nie wywoływałem, no to taki dzieciak 10-letni, pewnie też nikt się nade mną nie pochylił, nikt mi tego nie powiedział. No ale ważniejsze było to, jak już rozmawialiśmy, że no, znalazłem sobie coś, co było namiastką internetu, czyli gablotkę Centralnej Agencji Fotograficznej róg Foxal i Kopernika, taka narożna witryna, gdzie można było zobaczyć zdjęcia ze świata, które, z których korzystały tygodniki, a nawet miesięczniki i to było dla mnie fantastyczne. Mieszkałem wtedy na Okęciu i to była wyprawa dla takiego dzieciaka, jechałem tam pół godziny tramwajem. Stałem godzinę przy tych gablotkach, czytałem każde słowo, widziałem te zdjęcia i po tygodniu albo czasem dwóch widziałem je na przykład w perspektywach, w zwierciadle, czy nie myślałeś razem. Sobie, ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy, tak. I to był, to okazuje się, to taki internet. Wtedy nikt o tym nie wiedział, ale miałem to tak z pierwszej ręki. No ale to też, no też tak, jak mówiłem, to spowodowało, że widzę trochę płasko teraz. Moje zdjęcia wszystkie są płaskie i myślę, że dolegliwość wzięła się właśnie z oglądania zdjęć w gablotce, które były płaską kartką papieru. I potem jeszcze fascynowałem się fotografią Leopolda Dzikowskiego, wtedy fotografa Sztandaru Młodych. Z kolei to tam, gdzie dzisiaj jest Zara, miał taką swoją witrynę i też co tydzień zmieniały się tam zdjęcia. Banalne, codzienne sytuacje, to był śnieg na Starówce, śmigus dyngus gdzieś pod Łowiczem, prawda, pochód pierwszomajowy, to były bardzo newsowe zdjęcia i okazało się, że te zdjęcia bardziej mnie przyciągają niż nawet jakieś artystyczne czy portrety, bo byłem zafascynowany, jak z banalnej sytuacji, którą często widziałem, można coś takiego wydobyć. Wtedy no, zetknąłem się z różnymi ogniskowymi. Poldek tam wtedy używał bardzo, bardzo szerokich obiektywów, bardzo długich obiektywów. Okazało się, że to dla amatora te rzeczy były wtedy niedostępne. No i potem po latach miałem jeszcze okazję z nim się spotkać, popracować jak równy z równym. Ja byłem w Gazecie Wyborczej, on był jeszcze wciąż w tym Sztandarze Młodych. Nawet się jakoś polubiliśmy i parę razy mieliśmy okazję pogadać. I on był zdziwiony, że ja w ogóle byłem takim wielkim fanem jego zdjęć, że jeździłem raz w tygodniu, żeby je obejrzeć. Także to... Ale to miłe jest, tak? To miłe. Łechcze. Tak. I doceniałem to, nie wiem czy źle, czy dobrze, doceniałem to bardziej niż jakieś takie albumy, które no, można było oczywiście oglądać tak jak dzisiaj, było tego mniej, ale to były takie bardziej żywe rzeczy. No i tyle. Tak się zastanawiam, jak wtedy można było dostać się do gazety. Ja w ogóle marzyłem o tym, żeby być fotoreporterem, jeździć na wojny, robić unikalne zdjęcia,
wybitne wprost, bo wydawało mi się, że tylko taka fotografia ma szansę przebić się do świadomości ludzi i być tą wielką fotografią. Jak ty dostałeś się do gazety? Znaczy, przed gazetą jeszcze pracowałem w takim tygodniku Nowa Wieś, to był koniec PRL-u i ta nazwa może nie była zbyt fortunna, ale to była taka gazeta z wielkimi tradycjami. To był jeden z tygodników wydawanych przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą. Wtedy był Razem, ITD, Walka Młodych, te tytuły były takie, no dzisiaj strasznie brzmiące. Ale tam była dobra fotografia. Tam była dobra fotografia, ja tam próbowałem coś robić, potem przez chwilę, na jakieś dwa lata, na przełomie właściwie tej transformacji, byłem w takim miesięczniku polonijnym Panorama Polska. To było coś, co się sprzedawało za dolary za granicę dla takiej starej Polonii. No i to było dla mnie bardzo, bardzo sztywne. Było to coś dla mnie takiego, co no wydawało mi się, że jestem za młody na taki miesięcznik. W ogóle coś robiłem w marcu, ukazywało się w czerwcu, jakby to było nie na moje nerwy, ale nie zdawałem sobie sprawy, że ciągnie mnie do dziennika. No i przy okazji kiedyś zupełnie bez jakichś znajomości specjalnych mój kolega zanosił jakieś zdjęcia do gazety, mówi, wiesz co, może ja zapytam, może tam kogoś potrzebują. Mówię, jak chcesz, to zapytaj, ale też specjalną sympatią tej gazety nie darzyłem, bo te zdjęcia były tam bardzo słabe w druku. To były zalane czarne plamy właściwie, no, i problemy z drukiem wtedy okropne, więc tak. Ja tam pracowałem w tej panoramie na slajdach Kodaka, więc w ogóle byłem gość, bo dostawałem służbowe slajdy, tam musiałem przejść na jakieś HL-ki, inne jakieś słabe materiały. Zdjęcia jako tako wychodziły, no to archiwum jest, ale druk był fatalny. No i kolega zapytał i powiedział, dobra, niech przyjdzie, bo tam jakaś była taka selekcja, potrzebowała kogoś młodego, no tam poszedłem najpierw na próbę, w ogóle zacząłem pracę po Sylwestrze, to było też duże, duże wrażenie, bo pusta Warszawa, ja musiałem zrobić jakieś kilka zdjęć z pustej Warszawy w pierwszy dzień nowego roku, 91, czyli to już stare bardzo dzieje. No jakoś tak zostałem, no, było jakieś takich parę sytuacji, że nie potrzebowali, jakoś to wszystko przetrzymałem, no i trwam tam do dzisiaj. No nie wiem, czy to źle, czy dobrze, miałem po drodze mnóstwo różnych propozycji, z których nie skorzystałem. Czasem sobie myślę, że może trzeba było skorzystać, ale z drugiej strony no nic się aż takiego nie wydarzyło, żeby trzeba było żałować. Ale zostałeś w pracy dlatego, że poczułeś, że to jest twoje, to jest twoja pasja i chcesz to już robić do końca życia. Czy to były wtedy takie czasy, że to była bardzo stabilna, dobra praca, dobrze płatna i czułeś jakiś prestiż, bo wtedy fotoreporterzy byli szanowani. No tak, bardzo. Znaczy, no były pieniądze, znaczy mieliśmy poczucie też, że robimy coś ważnego, że to w ogóle... Misja. Ja kiedyś pamiętam taki moment, to niby nic wielkiego, ale pamiętam, jak marszałek Płażyński, marszałek Sejmu ówczesny, ogłosił chyba o 3 w nocy po jakichś tam naradach, konferencjach, że będziemy mieć 16 województw, a nie 49, jak było do tej pory. Niby nic, ale okazało się, że cała gazeta na mnie czekała. Ja zrozumiałem, że nie ma żartów, że ludzie czekają na to moje zdjęcie. Na tym zdjęciu nie było nic wielkiego. Zrobiłem zdjęcie marszałka Płażyńskiego i ten las mikrofonów też nie wyglądał jak dziś, bo tych mikrofonów pewnie było 4 na krzyż. Ale przyjechałem do tej gazety, czekała na mnie laborantka, czekała na mnie skanerzysta, który to zdjęcie musiał zeskanować i obrobić i czekała na mnie cała drukarnia, żeby to zdjęcie puścić do druku, bo to było wydarzenie. No jest presja. To jest presja nieprawdopodobna. Jak na filmach amerykańskich. Tak, ja sobie pomyślałem, że kurde, nie trzeba nawet jechać na jakąś wojnę. Presja jest tu. Gdyby mi zgasł samochód, gdybym się nie doczłapał do tej gazety na czas. I to zdjęcie ukazało się tylko na Górnym Mokotowie. Tak było późno. Tak późno to wydanie poszło do druku. No i pomyślałem sobie, że no to jest duża rzecz, robię coś wielkiego. Coś ważnego. Coś bardzo ważnego. I tak jest, mieliśmy poczucie. No i do tego dochodzi ta codzienna, czysta, biała kartka papieru, o której też rozmawialiśmy przed nagraniem, że to mnie trzyma przy życiu, że nie wiem, co będę robił jutro. Nie wiem, jakie będzie wydarzenie, o której godzinie zacznę, o której godzinie skończę. To jest fascynujące. Na razie daję radę w tym wszystkim, w tym pędzie. Ale problemem jest to, że nie mam jak przestawić się na projekty długoterminowe, nazwijmy to. Pewnie też byłoby mi ciężko. Próbowałem różnych rzeczy po drodze, na przykład robić jakieś fotoreportaże, czy robić sesje mody.
i ciągle miałem poczucie, że właśnie straciłem jakiegoś newsa, bo była, nie wiem, konferencja premiera. Niby nic, ale jednak czułem, że wypadam z tego rytmu, wypadam z tego mojego takiego schematu, gdzie jestem, gdzie uczestniczę w tych wydarzeniach, gdzie czuję się dobrze i okazuje się, że coś tam robię po raz 150, mam z tego powodu satysfakcję, jest adrenalina i zawsze zrobię coś innego. I to też jest fajne, bo nawet jak przyjeżdżałem do kogoś na porty, to ktoś mi mówi, wie pan, mamy 1,5 godziny, nie musi się pan tak śpieszyć. A ja z tym moim brzemieniem newsowym wpadałem i ten najlepszy portret powstawał w ciągu 2, 3, 4 minut. Wtedy jestem tak spięty i tak ogarnięty, że po prostu działam jak snajper, to jest jeden strzał i on jest... Czas cię rozprasza, tak? Tak. I takie rozlazłe, długoterminowe prace są chyba nie dla mnie, bo jakby się gubię w tym, czuję, że oglądam te zdjęcia po raz kolejny i mówię, Boże, już zrobiłbym to inaczej, one już się zestarzały, bo mają miesiąc i już na pewno zrobiłbym to inaczej. Także no to są pewnie takie cechy, gdzie w życiu los nas rzuca do jakiegoś tam zawodu i jakoś tam się dopasować potrafi nasz organizm po prostu do takiej presji. Analizujesz swoje zdjęcia, które już zrobiłeś i zastanawiasz się nad nimi, co można byłoby zrobić lepiej, rozczulasz się nad nimi, czy one po prostu żyją tyle, ile gazeta? Okazało się, że nie, że staram się też robić zdjęcia, to jakby wypracowałem sobie to też jakby pracą, trzeba to wypracować, bo tutaj no inaczej się nie da, że trzeba albo przyjść odrobinę wcześniej, albo zostać trochę dłużej, żeby zrobić coś z boku jednak, że na pewno, no ja mam tą manierę, że absolutnie zawsze stoję na wprost, robię wszystko po Bożemu na wprost i równiutko, ale staram się zawsze jeszcze zrobić coś jeszcze i to się jakoś tam sprawdza. I z perspektywy czasu, jak oglądam moje stare stykówki, gdzie jest, nie wiem, no w ciągu całego dnia w Sejmie robiło się 3 filmy, czyli raptem 100 klatek. No, trzeba było oszczędzać. Nawet nie było takiej maniery, żeby robić tego aż tak dużo. Te zdjęcia są fatalnej jakości. Wydawało nam się wtedy, że robimy coś fajnego. Te kolory są żółte, zielone. No to w ogóle pracowało się przecież na filmach do światła dziennego w różnych miejscach. Ale paradoksalnie, jak patrzę na te stykówki i wciąż zgadzam się z tymi wyborami, które zapadły te 25 czy 30 lat temu. Czyli dokładnie to samo zdjęcie bym wybrał dzisiaj. Ich wartość ciągle rośnie, bo okazuje się, że na tych zdjęciach ktoś, kto kiedyś był nieznanym asystentem, dzisiaj jest kimś ważnym, wysoko postawionym. I zrobił karierę. Zrobił karierę i tak było, jeśli chodziłem do teatrów, jeśli robiłem jakieś polityczne konferencje, no to dzisiaj okazuje się, że ci ludzie gdzieś tam wypłynęli. To fajne jest tak właśnie to patrzeć. Jest ciekawe. Ja uwielbiam historię, lubię patrzeć właśnie, co było kiedyś i jak ludzie wyglądali, co czuli. Zmienia się, każda dekada jest inna. I to chociażby jest moda, no to jest niesamowite. Też, tak. No, politycy w tych za dużych, seledynowych, bistorowych garniturach, wszędzie paprotki i stoły przykryte sukienką. Krawaty, tak. Tak, to się wszystko zmienia. Zmienia się też, myślę, rodzaj fotografii. Moje zdjęcia dzisiaj już są inne, wtedy też były inne. Myślę, że negatyw też był czymś, czy slajd był czymś fantastycznym, bo nie mogliśmy podejrzeć. Dzisiaj niestety te zdjęcia są bardziej doskonałe. Czyli skupiałeś się praktycznie na wizjerze i myślałeś o kadrze. Tak, absolutnie, tak. Masz ten taki odruch, pstryk i co mam, wyszło? Mam. Nie da się chyba z tego wyjść. Nawet próbuję wyłączyć, ale jednak to kusi, jest taka kusi. Ciągła niepewność, ale myślę, że to jest fajne, Nauk. Że ciągle mam tremę przed zdjęciami, ciągle staram się zrobić dobrze i fotografuję przeróżne rzeczy, chodząc na ulicy ciągle z aparatem. Jakby nie znudziło mi się to, chociaż w ciągu tych lat pewnie tam parę kryzysów miałem, ale jakby podsumowałem i okazało się, że warto w tym zawodzie siedzieć. I nawet jak robiłem tą modę czy inne rzeczy, okazało się, że to są fantastyczne. Praca w zespole, piękne modelki, czy fantastyczne samochody, czy inne rzeczy bardzo estetyczne i wdzięczne obiekty, jednak ciągle mnie jakoś tam do tej polityki ciągnie. Nawet nie do samej polityki, tylko do fotografowania tej polityki. Czyli no pewnie jakiś taki mam. Czyli to jest twój ulubiony temat, tak? Co jakoś tak, no to powinno mi się, wszyscy się pukają w głowę, że jeszcze mi się to nie znudziło, ale ciągle coś tam z tego, mam wrażenie, staram się wyciągnąć i to jest fajne. To ciekawe, bo w wielu wywiadach z tobą cały czas powtarza się słowo Sejm. Tak. Jako takie miejsce, gdzie ciebie można najczęściej spotkać. I
No i polityka, teraz mówisz o polityce, właśnie, że to jest twój ulubiony temat. Właśnie miałem o to zapytać. Tak. I mnie osobiście wydawał się Sejm miejscem tak nudnym, że tam nie da się zrobić ciekawego zdjęcia. A ty łup, wygrywasz No tak, nagrody. tak, ale to też jest tak, że jakby nigdy o sobie nie powiedziałem fotograf, nie powiedziałbym o sobie fotograf sejmowy, bo tak się nie czuję. Ten Sejm już też nie jest tym Sejmem, który był kiedyś, bo rzeczywiście to chodzi o dostęp, prawda? Oczywiście nie narzekamy i oczywiście mogłoby być lepiej, ale też nie jest tak najgorzej. Chodzi o to, że wtedy ten dostęp powodował, że mogliśmy no, wejść w wiele innych miejsc. To zdjęcie powstało w Sejmie. No właśnie, a jednak Sejm jest ciekawy. Jest ciekawy. No Działo to, się. to w ogóle jest jakiś fenomen, myślę, w skali światowej, bo to jest protest rodziców właściwie już dorosłych osób niepełnosprawnych. Oni tam walczyli o jakiś dodatek dla siebie i dla swoich dzieci, którymi się opiekują. Te dzieci już są właściwie dorosłe i tak jak na dziecko dostawali jakieś pieniądze, tak w momencie ich dorosłości tych pieniędzy już nie dostają. Protest, to jest też niesamowite, trwał chyba 40 dni. To chyba też jedyny swego rodzaju protest, gdzie właściwie ci ludzie spali na podłodze, mieli dostęp do niewielkiej toalety, mieli duży zapas jedzenia i to było w polskim parlamencie. To też niesamowite. Wszyscy po zakończeniu tego protestu, co prawda odeszli z ulgą, bo właściwie niczego nie ugrali za bardzo, ale powiedzieli, że no może lepiej byłoby, gdyby ich siłowo nawet wygoniono drugiego dnia. Wszyscy o tym zapomnieli i nie byłoby i takiego żalu, i tego cierpienia, i takiego poczucia, że nic się nie udało załatwić. Ja tam, no z racji tego, że przez lata jakby wypracowałem sobie, bo do Sejmu nawet teraz nie jest łatwo wejść, nawet w pandemii to jest wręcz utrudnione i co ciągle nie mamy tej pewności, czy nas puszczą, czy nie, ale miałem stałą przepustkę do Sejmu, więc w ciągu tych 40 dni opuściłem chyba jeden czy dwa dni z jakichś tam przyczyn. Także no, państwo protestujący już się tam ze mną oswoili. Nigdy nie nadużywałem ich. Jakby nie zrobiłem zdjęcia takiego intymnego, gdzie oni się myją, czy jedzą, czy dbają o te dzieci. Te dzieci, no, bądź osoby niepełnosprawne, więc różne potrzeby fizjologiczne i tak dalej. Nawet często tam namawiałem kolegów, żeby też uszanowali to, bo ja chodziłem tam już właściwie codziennie, więc zobaczyłem, jak to wszystko działa. Ktoś, kto wpadał na 15 minut i był pierwszy raz, no to rzucał się trochę na nich, wygłodniały, no bo to wyglądało niesamowicie. No, korytarz, który kiedyś był eleganckim korytarzem, w tej chwili był założony jakimiś pampersami, Obozowiskiem, tak. pieruchami, był obozowiskiem z wózkami dla niepełnosprawnych, śpiworami, jedzeniem, psującym się jedzeniem, no, w ogóle niesamowite historie. No i w końcu no, jakby los mnie nagrodził, bo wyczekałem taki moment, no tam było wielu fotografów, akurat miałem to szczęście, że powstało akurat to zdjęcie. Czułem już, że zrobiłem coś fajnego, bo no, stałem w dobrym miejscu i złapałem emocje. No i emocje chyba są najważniejsze w fotografii, albo moment decydujący, czy ten moment, zależy jak to nazwiemy. Także okazuje się, że w Sejmie też. No, nagrody odbierałem, okazało się, że nagroda była na konkursie na kilka miesięcy później. Okazało się, że byłem tak zaskoczony i wzruszony, że nie, ja gaduła, nie mogłem wydusić z siebie słowa. Potem okazało się, że jeszcze miałem zapalenie oskrzeli, o którym nawet nie wiedziałem, więc byłem spocony, mokry, no wyszedłem tam fantastycznie na tych historycznych zdjęciach, no ale ta nagroda jest czymś fajnym. I ta nagroda też powodowała, że zwrócono uwagę na tych ludzi, że jednak no wszyscy zobaczyli, że nie ma żartów, że to było poważne wydarzenie, że coś trzeba by z tym robić. W losach tych ludzi niewiele się pozmieniało. No, pani Iwona została posłanką, no bo z racji tego protestu stała się też osobą znaną, walczącą o prawa tych niepełnosprawnych. No to chyba jest jakiś plus tej sytuacji, chociaż nie o to tam przecież chodziło, to nie była kampania No tak. wyborcza. No zdjęcie jest, powiedziałbym, trudne technicznie też, światło bardzo Tak, kontrastowe. wyżerające z okna właściwie. Bardzo podoba mi się konwersja do czarno-białej fotografii. To Tak.
nic nie rozprasza, skupiamy się praktycznie na wydarzeniu. Tam też nie było wiele koloru, a ten kolor właściwie do niczego nie służył. Ja nie jestem często zwolennikiem zmiany koloru na Czarnobiel, bo niektórzy uważają, że wystarczy zmienić i lepsze będzie zdjęcie, będzie bardziej szlachetne. To nie zawsze tak jest. Tutaj no problemem była ta wyżerka, prawda, za oknem, ale z kolei no, biała koszula pana strażnika dopaliła nam twarz pani i właściwie to była blendą, tak. Była blendą i nie było tu na szczęście żadnej ingerencji. Bogu dziękować, że nie użyłem flesza, bo to zdjęcie by bardzo na tym straciło. Moi drodzy, jeśli macie pytania do Sławka dotyczące jego pracy fotoreportera, to piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiemy. Sławek odpowie. Dobrze, wracając do konkursu Grand Press Photo, poczułeś, że coś się zmienia w twoim życiu? Czy to było po tej nagrodzie? Tak. Nie, znaczy pierwsze nagrody dostawałem już na początku lat 90. To się nazywało Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Pamiętam, tak. Stworzony przez grupę pasjonatów. To był jedyny słuszny konkurs, bardzo, bardzo fajny i on też był wtedy prestiżowy, ale myślę, że to na nic się nie przekłada. Właściwie to no, nie dostajemy jakichś wielomilionowych kontraktów, czy no, to, że sobie gdzieś tam wpiszemy, że dostaliśmy zdjęcie roku albo jakąś nagrodę. Nie wiem, jakby ja po odebraniu tej nagrody dalej z tym zapaleniem ostrzeli poleciałem na jakąś robotę o 7 rano, także nie bardzo nawet mogłem się napić piwa, fetując tą wygraną. No nie robiłem jakoś z tym nadziei. Oczywiście od lat tam wysyłam na konkursy, czasem wysyłam, czasem nie, no to zależy, tak. Nie posypały się żadne propozycje, może zostanie pan naszym ambasadorem? No nie, zupełnie nie. Albo może by pan poprowadził warsztaty, które organizujemy? Warsztaty prowadzę i bez tego w różnych miejscach, ale nie posypało się, może i dobrze, bo to właściwie no, można czasem odebrać, że no, przypadkiem mu coś tam się udało i zrobił dobre zdjęcie. Ja ucieszyłem się bardzo z innego powodu, bo to, że nagroda dla mnie i fajniej też nagroda dla tych ludzi, bo świat się też o nich dowiedział i trochę się zatrzymał. To zdjęcie gdzieś tam funkcjonowało dłużej. To ucieszyłem się z tego, że jury doceniło zwykłe prasowe zdjęcie, które ma swoje mankamenty techniczne, które nie do końca jest idealne, prawda? Ale technicznie jest, tak. Tak, ale jest prasowym zdjęciem, jest plusowym zdjęciem i to widać. Mm. I trochę ubolewam, że na konkursach coraz częściej wygrywają zdjęcia no właśnie albo takie projektowe, długoterminowe. Oczywiście no, to są fantastyczne prace, świetni fotografowie i tak dalej, ale coraz mniej jest tej fotografii, czystej fotografii prasowej. Może z powodu takiego, surowej, że, też, tak, chodzi, tak. Że też nie ma gazet, no bo umówmy się, no. Nie ma Życia Warszawy, nie ma Trybuny Ludu, nie ma Twoje, sztandaru to, i tak dalej. To zdjęcie właśnie jest takie jak z dawnych czasów, właśnie jak z tych gazet czuć tą siłę, ale trzeba się przyjrzeć. No tak. Bo nie, może nie widać I, tak i, dokładnie. I tego trochę mi żal, że ta fotografia prasowa przepadła. W tym roku też miałem nominowaną jedną pracę i to było zdjęcie, które pewnie zaraz pokażemy, to było zdjęcie też notabene z tego samego korytarza, tylko trochę z drugiej strony. To też czy z wszystkimi jej wadami i zaletami, no czysta fotografia jakby prasowa. No, jeśli można zrobić każdym aparatem, trzeba się tam znaleźć w odpowiednim momencie, no, trzeba mieć oko i odrobinę szczęścia, no bo można tego nie zrobić, albo nie zauważyć, albo być 5 metrów dalej, tak? No i to zdjęcie było tylko nominowane, nie dostało żadnej nagrody. Trochę było przykro, ale nie nawet przykro mi było osobiście, tylko dlatego też, że te zdjęcia prasowe no, coraz mniej są jednak doceniane i zauważane. Takie proste, żołnierskie, prasowe zdjęcia, które no, też może rozpieszczają nas media społecznościowe, Instagramy, gdzie jest kolorowo, ładnie, gdzie no, wszystko jest takie idealne i takie zdjęcie może nie mieć szans. No, tu jest też przekaz taki bardzo merytoryczny, bo pani Rudzińska podchodziła 3 razy do tego, żeby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To jest zdjęcie chyba z października. Mamy końcówkę maja, czy już prawie rok, albo ponad pół roku i wciąż nie mamy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ona podchodziła do tego 3 razy, byli potem jeszcze inni kandydaci i wciąż sytuacja jest w zawieszeniu, także jest to taka też
dość polityczna historia. Ale wiesz, to zdjęcie, jak dla mnie, ono jest takim znakiem czasu, bo poważna kandydatka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, ona jest, nie jest taka sztywna. Ona po prostu sobie siedzi na podłodze. Ja to tak widzę, jak młodzi dzisiaj nastolatkowie, którzy tak. w szkole siedzą, obok leżą na podłodze w szkole, tak. obok leżą plecaki. Widzę też na ulicy, że też nie siadają na ławce, ale często usiądą po prostu gdzieś sobie na chodniku. I ona jest taka prawdziwa, to jest taka szczera scena. Dokładnie tak. Oprócz tego, że pani ma pewnie poczucie, pani jest doktorem prawa, ma pewnie poczucie jakiegoś luzu, jest młodą osobą, ale jest jeszcze drugi element, że ona tam była od rana do nocy. No my jesteśmy w tych bojach zaprawieni, bo pani była najpierw na Komisji Sprawiedliwości chyba o godzinie 9 i potem było posiedzenie Sejmu i to jest, już nie pamiętam, ale pewnie jakaś 22, może 23. Ta praca, ta obsługa medialna też tam tak wygląda, że czasami jesteśmy po 16, 18, 20 godzin, co jest jakimś absurdem, ale tak, albo nie może nikt nas zmienić, albo jeśli nas ktoś zmieni, no to też martwimy się, że siedzieliśmy tam cały dzień i w końcu on na końcu zrobi to, na co ja czekałem cały dzień, fantastyczne zdjęcie i to by nas bardzo tak uprzedmiotowiło, więc no tak w tym trwamy, ona też była po prostu zmęczona. Wiesz, tak się powiedziałeś właśnie o wieczorach. Teraz z tego, co słyszałem, no, pracuje się w Sejmie w nocy. No tak, tak. Tak się teraz porobiło, że tak powiem, że no, obecna władza woli te godziny wieczorne. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy trybem życia, czy no, nigdy tak nie było. Często rzeczy ważne, a nawet bardzo ważne, dzieją się właśnie o pierwszej w nocy albo o drugiej. Także wszyscy są zmęczeni, no trochę bez sensu. No, też przez pandemię jest ten utrudniony dostęp, bo i posłowie pracują zdalnie i my nie możemy tam wchodzić bez ograniczeń, bo jest mało miejsca, są wszędzie ograniczone i ilości mediów i trudno tam wejść. Właśnie, to jest ciekawe, bo w czasach COVID-u teraz niewiele się dzieje w Sejmie. To prawda, ale te czasy, ten czas pandemii czy COVID-u wszyscy bardzo sprytnie wykorzystali. Politycy i z lewa, i z prawa, i z centrum, i z opozycji, bo zobaczyli, że bez tych mediów sobie można radzić. To zbiegło się na to, kilka rzeczy na pewno się na to złożyło, bo chociażby dostęp do kanałów społecznościowych. Każda partia, każdy polityk ma swoje konto na Twitterze. I kreuje swój wizerunek. Tak, kreuje swój wizerunek na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, no jest to tak, ja to nazywam, starsi będą wiedzieli, o czym ja mówię, ale nazywam to tak zwanym obiegiem nieoficjalnym, a ten obieg oficjalny no jest nudny, jest narzucony jakby przez media takie czy inne, ale on jednak jest dla takiej osoby, może być groźny, może pokazać coś, czego ona nie chce pokazać, a sami pokazują właściwie to, co chcą pokazać, czyli mają kluby, czy partie, czy politycy, no osobistych fotografów, osobistych operatorów, którzy nakręcają te konferencje, do których my też mamy dostęp i dają swój przekaz taki, no jedyny słuszny, czyli to jest bardzo niedobre. Uważam, że no, jest to wypychanie mediów. Trochę manipulacja. Trochę tak? manipulacja. Jak zajrzymy na Instagrama prywatnego jakiegoś z polityków, no to widzimy, że jest zupełnie innym człowiekiem. On kocha zwierzęta, kwiaty, jest fantastycznym mężem, sportowcem i w ogóle wszystko naraz. Jest super bohaterem. W Sejmie to... Tylko pelerynki nie. Tak, no tak, tylko w Sejmie to często wygląda zupełnie inaczej, więc dla wszystkich jest to, myślę, bardzo wygodne. No, dla mediów myślę, że mniej, bo o wszystko się trzeba upominać i absolutnie nie narzekam, ale ten taki brak dostępu, on może pozostać, no bo to dla wszystkich jest wygodne. Sławek, wrócę jeszcze do Grand Press Photo, bo z jednej strony bardzo dużo dzieje się, nawet tutaj zawężam tutaj do Polski, tak. Masa wydarzeń, a jednak patrząc na Grand Press Photo i tutaj zdjęcie pojedyncze wydarzenia, to praktycznie widzę tylko manifestacje. Tak. Oczywiście one są bardzo ważne, dla mnie, ale nie ma... Tak jak rozmawialiśmy nawet w pierwszej rozmowie telefonicznie, tak.
wspomniałeś o wyborach prezydenckich. No, no tak. Które pół roku prawie trwały, rozciągnięte, to miało być korespondencyjne i tak dalej. A tu cisza. Znaczy tu cisza, znaczy, no powiem tak, bardzo, bardzo łatwo, no to wszyscy o tym wiemy, fotografuje się konflikty, protesty czy wszelkie zło. Ja właściwie na tych wszystkich demonstracjach byłem, jakby rozumiem je, popieram, wspieram i tak dalej, jakby to nie chodzi o to, że mam coś tam przeciwko. Tylko, że to są też fantastyczne zdjęcia, jakby. Tak. Tylko, że no to też nie był jedyny temat, prawda? I wszystkie te zdjęcia są świetne, ale właściwie... Ale zwyciężyło bardzo takie... Dość spokojne zdjęcie. Spokojne. Nawet chyba jestem na tym zdjęciu gdzieś tam na górze, na balkoniku. Czyli jednak lata stażu niby robią swoje, ale nie zająłem dobrej pozycji i zrobiłem jakby zupełnie inne zdjęcie. Gdzieś tam w tym tłumie na balkonie fotografuję, bo z góry też to wyglądało fajnie. To jest też przykład na to, że w tej fotografii trzeba mieć cały czas pokorę. Cały czas pokorę i nie być zbyt pewnym siebie, bo czasami można stanąć w złym miejscu i czegoś nie zobaczyć, czegoś nie sfotografować. Dobre zdjęcia na pewno zostają zauważone, zostają nagrodzone i tak dalej, ale to też nie były jedyne wydarzenia. Jeśli nie ma kompletnie fotografii politycznej, nie było nawet kategorii, to te moje zdjęcia, jak patrzę, zupełnie inaczej wygląda, bo one po pierwsze nie jest obrobione, jest takim właściwie prawie że surowym plikiem zrobionym. Z innej bajki. Jakby, no tak, ale jakby, no umówmy się, to zdjęcie mógłbym też je obrobić jakoś w czarno-bieli, no tam podkręcić w Lightroomie i tak dalej, ono by pewnie wiele zyskało, ale jakby to zupełnie nie o to chodzi, bo myślę, że też sam byłem jurorem kilkukrotnie na różnych konkursach i to jest w ogóle fantastyczne dla fotografa, jeśli może być jurorem przez te dwa dni. Pierwszy to był już taki news reportaż, konkurs, gdzie chyba w 2000 roku, gdzie ludzie jeszcze przysłali odbitki. No i to było dla mnie olbrzymie doświadczenie, w jakiejś wielkiej hali właściwie gimnastycznej leżały tysiące tych odbitek. No i niektóre były perełkami popisów laboranta, były dopieszczone, miały piękne rameczki, były na dobrym papierze i tak dalej, tylko nic nie było w tych zdjęciach. Nagrodziliśmy wtedy takie odbitki, które, pamiętam zresztą, jakie to były prace, które były dość niechlujnie zrobionymi odbitkami, które się zwijały, które nie miały ramek i tak dalej, ale miały coś tam, czyli to jednak My to mówimy, była treść, a nie forma. Wiesz, w studium z Fafu mówimy na to mięso. No właśnie, miały to coś, tak. Miały to coś i zupełnie jury było zgodne, nie wybieraliśmy tych wypieszczonych na drogim papierze odbitek. To bycie jurorem też jest doświadczeniem, bo widzimy sytuacje, ja też widzę tu, nie będę pokazał palcem, ale sytuacje, na których byłem, prawie na wszystkich i każdy z nas by sfotografował to inaczej. I jakby uważam, że konkursy są fajne. Wiele zależy od składu jury i to nie chodzi mi o jakieś tam forowanie kogoś czy pomaganie komuś, bo chodzi mi o gusta tego jury, bo sam widziałem, jak to się wszystko oczywiście odbywa bardzo, bardzo uczciwie i to w ogóle niczego nie podważamy i absolutnie, tylko jury jest to grupa pewnych ludzi, którzy mają pewne gusta, prawda? Jeśli będzie przewaga, nie wiem, dokumentalistów, no to wybiorą zdjęcia dokumentalne. Jeśli będzie przewaga, nie wiem, edytorów sportowych, to będzie z naciskiem na sport. To jest wybór subiektywny, tak. Wybór subiektywny, to nie jest bieg na 100 metrów czy na 20 kilometrów, prawda, gdzie można ocenić to czy zmierzyć czas. W tych pierwszych konkursach, jak dokończę, o których wspominaliśmy, w tym konkursie polskiej fotografii prasowej sprzed lat, ja nie wiem, kiedy on przestał, chyba w 2000 roku jeszcze był, wydaje mi się, byli ludzie różnych profesji, o ile pamiętam. Tam zdarzali się jacyś malarze, architekci, plastycy, co też było dla mnie bezcenne, bo ci ludzie zupełnie inaczej patrzyli na te zdjęcia. Z kolei na przykład nie wiem też, czy, to też o tym zupełnie niedawno pomyślałem, kilka dni temu, czy dobrym pomysłem jest, żeby, znaczy w ogóle chwała Grand Pressowi, chwała temu konkursowi, że on jest i istnieje i są nagrody i coś się dzieje, i coś się nastabilizuje. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest to, żeby przewodniczący jury był gościem zagranicznym. Bo po pierwsze tak, nie musimy mieć żadnych kompleksów, prawda, żeby ktoś tam z tej zagranicy przyjeżdżał i nawet jeśli to jest jakiś autorytet. Ale moim zdaniem lepiej by było, gdyby on był takim równorzędnym członkiem tego jury, dlatego że on często też
On ma taki głos decydujący, taki jakby ma trochę o jeden głos więcej, ale on często też może nie rozumieć naszych wydarzeń, nie może też, a przynajmniej nie tak łatwo zrozumie kontekst tego wszystkiego, prawda? Więc tak sobie myślę, że to niekoniecznie musi być osoba z zagranicy. To nie znaczy, żeby się nie zamykać na świat, tak? No oczywiście, ale no, jesteśmy specyficznym krajem, więc myślę, że lepiej by było, jakbyśmy podchodzili do tego tematu bardziej po polsku. No tak. No trochę tak. To prawda, że... Też te podziały, no po ogłoszeniu wyników, no były jakieś takie dyskusje, w które ja, broń Boże, nigdy się nie wdaję, bo ktoś jest niezadowolony, ktoś inny mówi, że cholera, miał takie samo, ale nie wysłał. No to są takie, no one tak trwają zawsze tydzień, dwa te dyskusje po konkursie, że ktoś mówi, no miałem identyczne, patrz, i mogłem wysłać. No trzeba było wysyłać, albo też no, nie narzekać, no bo to nie ma żadnego przymusu, prawda? I czy sprawa parytetów na przykład, no to też, no jakby, broń Boże, no nie mamy nic przeciwko, no ale no nie możemy oceniać pół na pół, że 50% to kobiety, 50% mężczyźni. No, ja od zawsze zresztą uważam, że no nie ma sztuki kobiecej i męskiej, tak jak nie ma sztuki złej i dobrej, czy nie inaczej chciałbym powiedzieć, że nie ma sztuki na przykład wiejskiej i miejskiej, tylko jest albo dobra, albo zła, prawda? No, myślę, że to jest podstawowe kryterium. Tak? A ile kobiet fotografuje w Sejmie? Bardzo mało. Bardzo mało. No, to też jest tak, że jak się pojawia jakaś kobieta, no to ona jest takim w ogóle zjawiskiem. Nawet pomagamy często tym kobietom, co oczywiście też jest niedobre i nienaturalne, bo kiedyś tych fotografek sejmowych było więcej i one wręcz się oburzały, jak chciało im się coś tam pomóc, dźwigać długi obiektyw czy coś takiego. No, w końcu wybrały ten zawód. No i jeśli chcą równouprawnienia, no to muszą dźwigać ten swój obiektyw. I myślę, że to jest najlepsze. I nie ma tutaj co wydziwiać w jedną czy w drugą stronę, że albo one są, no nie wiem, niedoceniane, albo jakoś tam przeceniane, albo niedopuszczane do czegoś. No, każdy może wykonywać ten zawód. I myślę, że tutaj no nie da się narzucić parytetów, tak? No bo jak? No co, no mieć, nie, mieć nie, no klasy... Jest, nikt nikomu nie zabrania, każdy wybiera i robi co chce. A myślę, że jury nie patrzy na to, czy to zdjęcie kobiety, czy mężczyzny. Z tego zdjęcia też tego nie wyczytamy, no nie znamy autora i tak dalej. Także tutaj myślę, że to... A kobiety inaczej fotografują? Kobiety różnie fotografują i fotografują różne sytuacje różnie. Myślę, że czasem jest im łatwiej, czasem jest im trudniej. Ale chodzi o wrażliwość, to podejście do tematu, bo ty lubisz, żeby było tak surowo. Ja wiem, ale też ta wrażliwość i u mężczyzn jest też różna i myślę, że nie byłbym w stanie ocenić. Oczywiście no, sytuacje takie, gdzie fotografuje się, nie wiem, sesje intymne, albo sesje rodzinne, albo jakieś porody, no raczej pewnie łatwiej tam jest kobiecie, czy na przykład dzieci, no robi się modę dziecięcą, no nie wiem, 5-6-latków, czy jakieś zdjęcia noworodków. Chyba kobiety to lepiej czują. Myślę, że to kobiety lepiej czują i też te osoby fotografowane czują się w ich towarzystwie lepiej, co oczywiście nie znaczy, że kobiety się nadają tylko do fotografowania i jedzenia dzieci, czy sesji intymnych, no bo też tak nie jest. Tu bym nie rozgraniczał. Z kolei no, kobiety jeżdżą na wojny, robią fantastyczne zdjęcia i często wielu facetów nie zapuszcza się tak daleko jak te kobiety. Także ja bym nie dzielił tego środowiska po prostu. Znaczy uważam, że to błąd. To jest sztuczne trochę. To jest sztuczny podział i zupełnie niepotrzebny i broń Boże, on, to nie jest męski szowinizm czy coś takiego. Uważam, że no, trzeba oceniać zdjęcie i tyle. I to zostawmy. Mamy pytanie, jak pan wybiera te dobre miejsca? No właśnie, jak się ustawić, żeby mieć dobry kadr? No to też jest sprawa doświadczenia, sprawa sprzętu też, jaki się ma przy sobie. No każdy marzy, żeby robić jasnymi stałkami i pracować powoli, precyzyjnie. Ale mieć... to jest trudne przecież. No więc o to chodzi, że to jest trudne i no niestety w takiej pracy trzeba mieć po prostu zoomy. Najlepiej lekkie zoomy, w związku z tym jak lekkie, to ciemne. Czwóreczka, no bo lekki, po pierwsze te 2,8 będzie za małą głębią, po drugie będzie ciężki i drogi i niewygodny. Tutaj no, specjalnej stopy zwrotu nie ma z tej fotografii, już to już nie jest tak jak kiedyś.
A miejsca wybieram, no, no to jest sprawa doświadczenia. No, no, no jestem bardzo, bardzo jakby zorientowany i skupiony też na tym. Myślę, że to jakby też zaważyło na tym, że jestem fotoreporterem, że ja po latach dopiero poczułem, że jestem fotoreporterem, bo skupiam się jakby na tej robocie. Więc no, no tyle, tak. Wrócę do Twoich zdjęć. Teraz pokażemy tylko i wyłącznie Twoje zdjęcia. Tu jeszcze raz to samo. Mhm. A to takie zdjęcia z zeszłego roku właśnie, które pojedyncze zdjęcia, jakiś taki wybór subiektywny. To jest zdjęcie sportowe, Amp Football. Przechodziłem przypadkiem z małym aparacikiem. Zatrzymałem się na chwilę, bo odbywał się no, mecz takich osób. My mówimy niepełnosprawnych, no warto to obejrzeć, to są bardzo sprawni faceci, którzy no nie poddają się, no są twardzielami, no i tutaj taki obrazek mówiący sam za siebie właściwie, to taki jeden z czołowych zawodników, który został skontuzjowany przez... Powiedziałeś, że przechodziłeś, miałem mały aparacik i teraz tak pomyślałem, czy ty na przykład robiąc zdjęcia rodzinne też myślisz jak reporter? Nie robisz takich banalnych zdjęć rodzinnych, no to się ustawcie, a ja wam cyknę. No raczej staram się coś tam... chodzisz i szukasz, tak. No wiele rzeczy załatwia telefon w ogóle, z którym się nie rozstajemy i ja bardzo... Lubisz fotografować telefon? Lubię. Telefon pozwala mi wejść w różne miejsca, to w ogóle kiedyś przypadkiem na to wpadłem, wysiadły mi baterie w aparacie, nie wiem jak to się stało, no taka wtopa, no ale się zdarza i... A to były zdjęcia gdzieś na ulicy, takie uliczne, więc dokończyłem to wszystko telefonem. Byłem zafascynowany, bo nikt na mnie nie zwraca uwagi. To w ogóle jest... Można zrobić więcej niż aparatem. Dużo czasami. Więcej. Czasami się fotografom wydaje, że jak sobie kupią mały aparat typu Leica, to nie będą, czy jakiś inny mały dalmierzowy aparat, nie będą przykuwać wzroku. No, okazuje się, że jeszcze bardziej przykuwają, bo to coś egzotycznego, to niby wygląda jak stary aparat, ale to no, Leica jednak przyciąga uwagę. Przyciąga uwagę, a no, ale telefon zupełnie nie. Więc może niekoniecznie. Tak, tak, ale telefon bardzo pomaga. No tak, wszyscy fotografują telefon. Tak, tak, także to w ogóle... No, jednym z miliardów osób, tak, które robią tak, to samo tak, właśnie. Tak. Dobrze, idziemy dalej. No i zdjęcie takie jak z planu filmowego. No dokładnie, to jest tak, że to jest zdjęcie z miesięcznicy smoleńskiej, która... Mieliśmy, to już trwa od 11 lat, no bo jak pamiętamy, katastrofa już była 11 lat temu. No i po wybudowaniu pomników, no oczywiście trwają obchody oficjalne, zawsze o godzinie 8:41, wtedy kiedy samolot runął na ziemię i pojawiają się też takie opozycyjne obchody, są grupy, które przeszkadzają jakby w trakcie tych obchodów oficjalnych, albo są blokowane przez policję i pojawiają się chwilę po tym, jak samochody rządzących odjeżdżają. One swego czasu już były bardzo nudne, te obchody, nic się tam nie działo i w pewnym momencie pojawiła się grupa takich osób, podczas którejś miesięcznicy ubranych, okazuje się, że ja nawet nie wiedziałem o tym, pomyślałem o tych maskach, powiedziałem Anonymous, ale ktoś tam mnie krzyknął, powiedział, no co ty, to jest Dom z papieru, leci na Netflixie taki serial, o którym ja nawet nie wiedziałem, wstyd się przyznać. Rzuciłem się po powrocie do domu na ten film, obejrzałem, okazuje się, że fantastyczny film i ci tutaj przeszkadzający z lotnej brygady opozycji są ubrani w stroje właśnie z tego filmu. Także to też no, koloryt, to zupełnie zrobiło zdjęcie. Wygląda jak z planu filmowego. Ja myślę, że no, miesięcznic już miało nie być. Czyli nieoficjalnie są oficjalne. No zrobił się trochę z tego taki pastisz. No trochę tak. I ci ludzie chyba chcą to uświadomić. Trochę tak. Wszystkim. To jest takie nietypowe zdjęcie. Ja długo zastanawiałem się, o co chodzi. Ty mi dopiero godzinę temu powiedziałeś, o co chodzi. Tak. No to jest z Martą Rybicką, wybitną fotografką zresztą, robiliśmy wspólnie ślub czeczeński w Warszawie. W Warszawie, na Woli. Tam, gdzie mieszkała panna młoda i tak dalej. No to rzadkość, no trzeba mieć dostęp do tych ludzi, no trzeba mieć jakby ich zaufanie, a obrzędy i przygotowania wyglądają tak, że musieliśmy to robić we dwoje, bo
No Marta mogła jako kobieta, właśnie to jest taki podział, jako kobieta mogła wejść na przygotowania panny młodej, ja absolutnie jako mężczyzna nie mógłbym tam wejść, prawda? Więc zrobiliśmy ślub wspólnie, to wydrukowało się zresztą w gazecie stołecznej. No to takie zjawisko, bardzo, bardzo, bardzo rzadkie i potem panna młoda, bo okazuje się, że na tych zaślubinach właściwie w jej domu nie ma pana młodego. To tak wygląda, że są duchowni, jest modlitwa, jest posag, wszystko to jest i ona dopiero potem odjeżdża do pana młodego, gdzie z kolei chyba nie ma jej rodziny, tam się bawią właściwie, no trochę wygląda to inaczej niż u nas, a to zwykła taka limuzyna, długa limuzyna, które czasami widzimy w Warszawie, którymi jeżdżą chłopcy podczas wieczorów kawalerskich. Albo panie podczas albo wieczorów panieńskich. Tak. No i to zajrzałem tam jakoś tak do tej limuzyny z tym odbiciem szyberdachu. Wyglądało to fajnie. Tak. Lubię to zdjęcie. Znowu pomniki, no ale to takie właściwie, to była ilustracja zimy, bo byłem w Warszawie, byłem nawet w ratuszu miejskim, to popiersie prezydenta Kaczyńskiego stoi na dziedzińcu, to jest popiersie prezydenta Warszawy, którym był Lech Kaczyński, stoi na dziedzińcu warszawskiego ratusza, no i tego dnia oczywiście spadł pierwszy śnieg, więc fotografowałem bez opamiętania różne zdjęcia i trafiłem na taką sytuację, też dość ciekawą. No musimy w gazecie ilustrować różne wydarzenia, opady atmosferyczne ale to bardzo fajne. I powtarzalne imprezy. To też działa na wyobraźnię. Świetny sposób na to, żeby pokazać opady. Tak. Bardzo kreatywne. Możemy pokazać wybory właśnie. Bo właśnie, rozmawialiśmy o wyborach. No i to dla mnie jest przedziwne, że w tegorocznym konkursie nie było śladu wyborów prezydenckich, które trwały właściwie przez kilka miesięcy, bo najpierw miały być kopertowe, ta kampania się wydłużała, ona była właściwie z nami przez cały czas, mimo tej pandemii i no ja przygotowałem taki materiał, który pokazuje, że w tej pandemii, no to zresztą nie będę opowiadał tego, co jest na zdjęciach, ale wszyscy ściskają się za ręce, chociaż to właściwie było niedozwolone, trzeba było trzymać dystans, używać maseczek, tutaj w samym środku pandemii widzimy, że nikt sobie z tego nic nie robi. No ale wiesz, no wtedy oficjalnie ogłoszono, że pandemii nie ma. Że pandemii nie ma. Na czas wyborów. Tak. Bo chwilę potem znowu założono maseczkę. Więc tu widzimy no, uściski, splecione dłonie, przyjaźnie lub podczas jakiejś szarpaniny na przykład, co będzie za chwilę. Także to też było dla mnie bardzo ciekawe. Takie ciasne kadry. Dlaczego postanowiłeś pokazać takie kadry? Nie robiłeś szerokich planów? To bardzo różnie. Ja czasami wręcz nadużywam szerokiego kąta. Czasami staram się umartwiać i robić to innym obiektywem. Lubię też długi obiektyw. Myślę, że jest kompletnie niedoceniany. No, długi obiektyw potrafi nam skrócić, zagęścić, zwrócić na coś uwagę. No a siłą fotografii właśnie jest to, że możemy na coś zwrócić uwagę. Takie ujęcie, ja widziałem to ujęcie w wiadomościach potem wieczorem i właściwie przeleciało prawie niezauważone, więc jakby no magia fotografii to jednak zatrzymanie tego momentu, którego na filmie możemy nawet nie zarejestrować. Wiesz, że to zdjęcie mogłoby mieć 5 różnych podpisów. Biją absolutnie, się, tak. Modlą się. Tak, oni się tu właściwie szarpali, bili się o jakiś transparent, no, zwolennicy i przeciwnicy. Tak. No to też jest bardzo trudne, no, znalezienie się w dużym tłoku pracuje się bardzo trudno, bo można no, nie znaleźć się w odpowiednim momencie. Przeciskanie się w takim tłumie na pewno nie jest komfortowe i no, jest bardzo trudne. Trzeba iść z tym kandydatem, trzeba się przeciskać, zderzać się z tłumem, który jest wściekły, no bo on tam sobie ten tłum zajął miejsce 5 godzin temu, a my się przepychamy, chcemy zrobić zdjęcie. No jest to bardzo trudne, ale w dzisiejszych czasach dużo łatwiej fotografuje się będąc w tłumie niż za plecami tego kandydata, bo za plecami tego kandydata jest albo ochrona, albo jakieś osoby towarzyszące, nie daje się już zrobić nic, więc ja już wypracowałem metodę, że ja jestem jednak po tej drugiej stronie twarzą do kandydata, no i tak przewracam innych idąc. Ale tam chyba też się więcej ciekawych rzeczy dzieje, no tak. Jednak ten tłum, reakcje są.
Absolutnie, ale oprócz tego, że trzeba być no, obowiązkowym i mieć poczucie tej misji, no bo jak ktoś na te nasze zdjęcia czeka, my od lat, znaczy ja od lat wysyłam zdjęcia z aparatu, więc to dla kogoś, kto jest artystą, czy fotografuje no, w jakimś skupieniu, jest to coś w ogóle niebywałego, no bo ja często w jakimś słońcu nawet nie widzę tak na dobrą sprawę, co ja tam sfotografowałem, no i jeszcze muszę zdjęcie czasem przykadrować i wysyłam to z aparatu i to zdjęcie jest w ciągu niecałej minuty na biurku u mojego edytora w redakcji. A czasami no, może być wysłane gdzieś w świat, bo może być kupione z naszej agencji. Także no, presja czasowa jest najsilniejsza, bo no, jeśli pojawiają się jakieś problemy techniczne, nie możemy zdjęcia wysłać, albo coś tam się stało, zablokowało, no to jest dla nas katastrofa. I często wysyłamy, często w świat idą te nie najlepsze zdjęcia, bo często wysyłamy to z początku imprezy, bo ktoś na to czeka, bo są portale internetowe, które na bieżąco informują, że właśnie prezydent w Płońsku, na rynku, ściska się z wiernymi, prawda? No i, albo odsłonił pomnik. Albo odsłonił pomnik. No i nie możemy tego zdjęcia. Wysyłanie zdjęcia po 15 minutach, już nie mówię, że po godzinie, gdybyśmy mieli negatyw, to w ogóle jakiś kosmos, ale nawet wysyłanie zdjęcia z komputera, czyli zrzucanie tego zdjęcia, obrabianie tego zdjęcia, przycinanie, kadrowanie, dorabianie jakiegoś opisu, to nie jest 15 minut. Mało tego, trzeba wyjść z tego tłumu, czyli tracimy zdjęcia. Tak, no, tak. No dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, no, żebym ja przed odjechaniem tego prezydenta pozwolił sobie stamtąd odejść, tak? A tu zakończenie tego materiału, który pokazuje, że no nie ma żartu, że jednak pandemia jest. A więc no to wysyłanie z aparatu powoduje też to, że jakby po zakończeniu imprezy my jesteśmy tak naprawdę po robocie. I co jest fascynujące, ja nawet próbuję coś jeszcze dosłać i tak naprawdę niczego więcej już tam nie znajduję. Czyli wybieranie, biegnąc tyłem, w słońcu, sprawdza się. Jakby jestem tak skoncentrowany, że jestem w stanie to zrobić. A powiedz mi, wysyłasz takie surówki, one gdzieś idą, potem myślisz sobie, dobrze, to jest świetny kadr, ja go puszczam na konkurs. Obrabiasz, czy już to zostawiasz? Znaczy ja w ogóle bardzo mało obrabiam. Niektórzy nawet mówią, że nie potrafię obrabiać. A z kolei my nie używamy słowa surówki, bo staramy się te zdjęcia jednak dobrze naświetlać, dobrze kadrować. No tak, ale wiesz, wrócę do zdjęć tutaj z wyborów i na przykład, no to, tak. Przecież tu można by prezydentowi twarz rozjaśnić, no tam tak, z tyłu tak. Zrobić tak, jeszcze, tak, no tak, tu tak, jest tak, dużo. Tak. Do... No można by zrobić tego Czarnobiel i tak dalej. Jakby no ja tego nie robię i też czasem przerabiam na zdjęcia czarno-białe, oczywiście, tak jak to zdjęcie z Sejmu, ale chodzi o to, że my staramy się te zdjęcia naświetlić dobrze. One, o tu zaraz opowiem o tym materiale. W tych aparatach można już kadrować. To też jest tak. To mamy zoomy, więc właściwie już kadrujemy na gotowo. No i to jest trochę takie cofnięcie się o dekadę czy dwie, jak fotografowało się na slajdzie, więc tam no nie było specjalnych możliwości, no, szaleństwa. Na slajdzie trzeba było w oko po prostu. Trzeba po prostu naświetlić i koniec. No i tutaj ja się tak staram, bo wiem jak to będzie, bo nikt z redakcji tego nie obrobi. Z kolei z naszych zdjęć na przykład korzysta Reuters. No i teraz Reuters na przykład absolutnie nie chce, żeby te zdjęcia były obrobione, bo ta nasza obróbka jakby na jakimś takim no, elementem obróbki może być naświetlenie nasze, czyli możemy tu naświetlić albo na pomnik, albo na niebo, a jednak już jest to gotowy plik, oryginalny wyjściowy plik i to będzie zdjęcie zupełnie inne. Ja tu akurat wypośrodkowałem, ale mógłbym naświetlić na pomnik, to zdjęcie byłoby zupełnie inne i mógłbym naświetlić na niebo, prawda? No i na tym to polega. No, ten kadr musi być właściwie idealny, bo to zdjęcie wysyłam z aparatu. Tu właściwie no, mógłbym je troszkę jeszcze podprostować, prawda? Ale już nie mogę sobie na to pozwolić. Muszę no, tak to sfotografować, żeby to już poleciało, żeby ktoś o godzinie 8:50 wrzucił to do internetu i zrobił z tego galerię. Żeby ktoś, kto budzi się, pije kawkę, mógł już obejrzeć to, co ja zrobiłem 15 minut czy 10 minut temu. Nie ma tu czasu na inne rzeczy. Dzisiaj jakim aparatem fotografujesz najczęściej? No więc fotografuję Canonem 5D Mark IV, który ma tą możliwość wysyłania bezpośrednio z aparatu i to jest chyba jedyny aparat. Może teraz te nowe bezlusterkowce Canona jeszcze mają taką funkcję, ale nawet EOS 1
Musiał mieć dodatkowe urządzenie do wysyłania. Podobnie było w Nikonie. Żaden z tych aparatów nie wysyła. I to nie jest takie wysyłanie, jak się komuś wydaje, że mamy Wi-Fi i wysyłamy te swoje zdjęcia aplikacją na telefon. Nie, to jest wysyłanie takie, że ja mam tylko router. Oczywiście telefon też może być routerem, ale wysyłam zdjęcia na adres FTP-owy. Wysyłam pełne, duże pliki i ja już ich nie oglądam na telefonie, chociaż nie korzystam z telefonu, tylko z routera. No to, ale mógłby to być też telefon. Chodzi o to, że jakby w naszej redakcji chyba jako jedni z pierwszych dopracowaliśmy tą technologię i nasze zdjęcia najpierw wysyłamy opis, albo ktoś ten opis przygotowuje i nasze zdjęcie wpada w miejsce, gdzie powinno i dopina się już w kosmosie albo na miejscu opis do tego zdjęcia. Ogólny przynajmniej. Oczywiście ten opis jest bardzo ogólny, czyli pisze o tym, że jest to miesięcznica 135 i tak dalej. Resztę trzeba uzupełnić, ale to zdjęcie już jest właściwie gotowe. Można je pobrać, można je wysyłać dalej. Korzystam też z aparatów Fuji, bo są małe, szybkie i są już bez lusterkowcami, co... No i są ciche. Bo... Są ciche i na przykład w studiu, czy podczas jakiegoś nagrania, ale też bezlusterkowiec no, ma jakby jedną zasadniczą zaletę, tak jak aparat cyfrowy ma taką zaletę, że można podejrzeć, co zrobiliśmy, tak bezlusterkowiec w wizjerze widzimy gotowe zdjęcie, widzimy ekspozycję, widzimy kolory, widzimy tak. No, całą symulację filmu i właściwie nie musimy korzystać już z żadnych pomiarów. Nie musimy tam patrzeć, czy dobrze się naświetla, czy źle. My widzimy w wizjerze gotowe zdjęcie. To jest no, fantastyczne. To mi się bardzo podoba i jak biorę po tym lustrzankę... To wydaje ci się archaiczne. Archaiczna totalnie. To dokładnie to samo. To jest niebywałe. To w ogóle po tak. pracy, po kilku dniach, po godzinie pracy bez lusterkowcem widzimy, że lustrzanka jest archaiczna. No niby fajnie, wszystko widzimy tak samo i ten, no, ale no, mamy pewną niepewność. No, okazuje się, że ciężko bez lusterkowcu naświetlić dobrze zdjęcie. Wiesz, ja tak specjalnie zapytałem, na czym pracujesz, bo pomyślałem, tak idąc po kolei od twoich zdjęć, możliwości ich obrabiania, bo bez lusterkowcu, tak jak w Fuji, możesz ustawić te predefiniowane symulacje. Symulacje filmów, tak. Slajdów filmów, tak, tak. które no, ludzie uwielbiają i tam tak. mógłbyś kreować jakby trochę tak, tak, te zdjęcia tak. już w ten sposób. Tak jak wybory, to tam jakbyś włączył Velvie. Tak. To już to trochę podkręca. Tak, absolutnie. Uważam, że to bardzo fajne. Nie traktuję tego jakoś jako jakieś nadużycie. Uważam, że jest fantastyczne. Ja te wszystkie pamiętam te wszystkie filmy. Nie pracowałem tylko na Acrosie, bo jak pojawił się Acros, to już mieliśmy chyba cyfrówki. No ale to fantastyczne. No i aparaty Fuji no, dają te możliwości. No, to jest fantastyczne. No w sumie to, co się dzieje teraz na rynku fotograficznym, w sprzęcie jest jakby na twoją korzyść, bo pojawia się właśnie coraz więcej modeli i będzie się pojawiało, które będą miały ten szybki przesył, możliwości edycji, ustawień, tak. szybkość autofokusa, tak, tak. Doskonałe, jasne, no z jednej strony tak jak w Canonie ogromne obiektywy, tak. no, cudowne, genialna rozdzielczość, ale to też... Też malutki duże, aparacik tak. na końcu, a to jest po prostu kobyła, ale tak. też są małe obiektywy, tak, tak, które tak, okazuje tak. się, że nagle możesz mieć 8 obiektywów w torbie, małej torbie, mały aparacik, to wcale nie waży. Nie waży, tak, tak. A tak. niesienie dwóch zoomów i lustrzanki no, to jednak... Bardzo się to zmieniło, jeśli chodzi o długie obiektywy, bo ja nawet często za granicę jeździłem z 400-28, która ważyła, ta pierwsza kanonowska ważyła 9,5 kg. Ale to była oddzielna walizka już. Nie tak, no, ja płakałem często przez ten obiektyw, no bo po prostu była kotwica. Dzisiaj mam malutki zoom 100-400, który przede wszystkim jego zaletą jest to, że on jest zoomem. Z tą 400, no albo coś nam się w kadrze nie mieściło, albo coś z kadru wychodziło, bo było albo za długo, albo za ciasno, albo za szeroko, ciągle coś. Założyliśmy konwerter, no to było za blisko. No to pamiętam, robiłem pielgrzymki papieskie i tak dalej, no to było bardzo trudne i dzisiejsza technologia nam daje to, że możemy za dużo, dużo mniejsze pieniądze niż ta jasna 400 czy 600, mieć zooma, który no, jest przede wszystkim zoomem, czyli mamy tak, często czteropięciokrotnym. Ta czułość czy jasność nie ma. Dzisiaj pojawił się zoom Canon na świetle chyba 7.1. No, i autofokus super działa. Super autofokus. Kiedyś to byłoby to nie do pomyślenia, żaden zawodowiec by nie wziął tego do ręki. Dzisiaj każdy zawodowiec marzy o tym obiektywie. To się wszystko pozmieniało. Człowiek, a czułości w aparacie, bo kiedyś właśnie flash to była podstawa. Jak byli fotoreporterzy, tylko migało. Tak. No więc no ja pracuję właściwie cały czas, no 2,5 tysiąca ASA
czy 200, w Sejmie to jest czasem 6-400, bardzo wysokie czułości. Czasem jak mam możliwość moimi aparatami czy obiektywami zrobić jakiś portret czy jakąś hałturę na 100 asa i jaśniutkim obiektywem, mówię, Boże, jaki ja mam fajny sprzęt, a w ogóle no, pracuję na jego takich skrajnych możliwościach już, gdzie to wszystko się rozpada, ale to zupełnie nie o to chodzi. Flesze, o których wspomniałeś, wróciły w tym roku czy dwa lata temu w demonstracjach. To jest moda, tak. Na flesz. Czyli tak na blachę. Tak, na blachę, no to dodaje takiej grozy, dynamiki i tak dalej. To też fajne. W pomieszczeniach już nikt fleszy nie używa, bo one tylko przeszkadzają. Uważam, że zdjęcie jest spłaszczone. Ale kiedyś była moda odbijanie światła. Tak, był cały system. Kupowało się jakieś rozpraszacze, potem inne zasilacze do flesza, żeby ten flesz dawał radę, to wypalało w ogóle te nasze szybki i tak dalej, ale jeśli się tego nie używa, no lepiej podkręcić czułość i zrobić to w naturalnym świetle. Myślę, że wszyscy się od tych fleszy odzwyczaili, chociażby politycy czy inni bohaterowie naszych zdjęć, i podobnie zaczną się odzwyczajać od trzasku lustra. Bo ja już byłem w paru miejscach, gdzie na przykład na różnych nagraniach, spotów wyborczych, reklamowych, czy w studiach telewizyjnych, gdzie jeśli ktoś łupie lustrzanką, to jest jakimś już troglodytą archaicznym, to go wyrzucamy, no nie ma bez lusterkowca. Ale też jest, to zrobił pan te zdjęcia, czy no nie? No właśnie, ale też w drugą stronę, no tak, że wszyscy jednak ta percepcja pamięta ten trzask, ale no, technologia bardzo ułatwia, aczkolwiek nie można też przeceniać sprzętu, znaczy ja tak jak już tam prowadzę te warsztaty, czy opowiadam młodszym kolegom nawet, to uważam, że ważna jest sztuka patrzenia, a nie aparat, bo aparat sam niestety zdjęć nie zrobi. Już mamy dwa pytania i może spróbujmy na nie odpowiedzieć. Czy można po latach zgubić tego czuja co do miejsca do przewidywania akcji? No oczywiście, że można. No i wtedy może trzeba zacząć się czymś innym zajmować, bo będzie ciężko. Czyli wtedy trzeba przyjść na fotografię reklamową. No właśnie. Kiedyś tak było, kiedyś tak sobie marzyłem, jak byłem takim młodym chłopakiem, mówię, kurde. Jak dorosnę, to będę miał studio. To będę miał studio, jak będę miał 30 lat, może 40, już będę taki stary, będę miał studio. Okazuje się, że wszystko poszło w zupełnie, jak kiedyś tak było, ci fotoreporterzy po 40. Nie pamiętajmy o tym, że w PRL-u emerytura dziennikarska to było 55 lat. Te wcześniejsze emerytury, czyli ci panowie w sile wieku już byli emerytami i jeździli na plenery aktu wtedy. To były czasy. Ale tak już dzisiaj nie jest. Już ten podział następuje bardzo wcześnie i często młodzi fotografowie... Teraz 70-latkowie jeszcze na plenery. Dokładnie. I młodzi fotografowie już zaczynają swoją karierę od studia, a starzy fotoreporterzy wciąż są fotoreporterami. Jeśli tą czujność się straci, no to słabo. Ale też trzeba mieć też fan z tej pracy. Trzeba ją na pewno bardzo lubić i widzieć w niej plusy, tak? No bo to jest bardzo ciekawy zawód. Ja sobie nie wyobrażam innego. I jeśli stracimy tą miłość do tej roboty, no to już zdjęć nie będzie. Fajnie. No właśnie, a no ty jesteś, można powiedzieć, starym wyjadaczem, masz swoją pozycję i już nie będę pytał o szczegóły, ale no, zakładając, że młodzi chcą być fotoreporterami, co ich czeka? Czego się mogą spodziewać? Jak wygląda dzisiaj ta branża dla tych początkujących? Znaczy no, nawet na konkursie, może zacznę od tej strony, pojawia się mnóstwo freelancerów, którzy oczywiście mają prawo i przychodzą na protesty czy na inne wydarzenia, albo mają legitymację, albo w ogóle nie mają, może nie czują się nawet dziennikarzami, no bo legitymacja to jednak dziennikarz, a jeśli ktoś jest dziennikarzem, z kolei no nie powinien być moim zdaniem aktywistą, no bo to też mi się bardzo gryzie, no bo jeśli ktoś jest dziennikarzem, musi oceniać to no, obiektywnie, przynajmniej w miarę obiektywnie. Jeśli ktoś czuje, że jest aktywistą, no nie może być dziennikarzem, no bo będzie stał zawsze po jednej stronie i w tej drugiej stronie będzie widział wroga największego, więc jakby no nie może zrobić zdjęć obiektywnych. Ja bardzo często na mojego Instagrama wrzucam po środku jakieś tam zdjęcie takie sobie, a po bokach lewą lub prawą. A może pokażemy potem, jak wrócimy do Instagrama, ja dokończę tutaj z tym. I młodym ludziom na pewno poleciłbym to, żeby byli pracowici, żeby mieli fan z tej, jest paru takich młodych, no absolutnie talentów, nie będę o nich tu wspominał, bo trzeba skromnie, ale widzę, że z uporem mają inne zupełnie zawody, zajmują się czymś zupełnie innym, z uporem przychodzą na te protesty, na różne demonstracje, jest ich wszędzie pełno, zaczynają rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest fajne. Przepraszam, chcesz powiedzieć, że oni jakby robią to z doskoku, to jest jakby, można powiedzieć, ich trochę hobby. Tak, z jednej strony z doskoku, a z drugiej strony czyli... bardzo też regularnie się pojawiają, zawsze są.
trochę nam wchodzą w kadr, bo jeszcze też, no, no jak każdy, no nie zawsze potrafią się w zaprzęgu poruszać, bo trzeba w tym tłumie też umieć jakby się zachowywać i nie przeszkadzać jeden drugiemu, nie myśleć tylko o sobie. Ale nadzieja dla nich jest niewielka, bo za moich czasów już było ciężko. Ci fotoreporterzy, którzy polecam wystawę o magazynie ITD, która chyba jeszcze jest w Domu Spotkań z Historią, no to były elity, ja oglądałem te zdjęcia jako młody chłopak i zazdrościłem tym ludziom, ale pamiętajmy o tym, że tak, no, świat był inny, dostęp do tego wszystkiego był inny, dostęp do fotografii w zasadzie był tylko przez prasę. No i wtedy ta fotografia była ważna, ona była bardzo ważna, potrzebna. To były bardzo, bardzo znaczące tematy, ci fotografowie to były elity, oni mieli na to czas, pieniądze i zupełnie inaczej byli oceniani. Dziś, po tym jak ja zaczynałem, na rynku było w Warszawie chyba 5 czy 6 dzienników. No przecież było Życie Wołka, Życie Warszawy, Ekspres, Super Ekspres, jakiś tam Sztandar Młodych był, jeszcze była Trybuna, była Gazeta Wyborcza, która już się... Taka połowa lat 90. było naprawdę 5, działo się. Tak, a może nawet 6 czy więcej gazet codziennych. U nas te gazety wszystkie właściwie padły. Na świecie są nawet popołudniówki. Przecież i w Japonii, chyba w Wielkiej Brytanii, i gdzieś tam w Azji są popołudniówki. To jest niesamowite. Ale może wróci jakaś taka moda jak na winyle. Wiesz? No właśnie. Ktoś będzie kiedyś chciał czytać gazetę papierową. Ja na przykład dziwię się, że nie ma popołudniówek, bo dzisiejsza technologia pozwalałaby, żeby one były fantastyczne, były bardzo aktualne. Ale tego nie ma. Padają też zwykłe gazety codzienne, papierowe. Czemu się też nie dziwię? No bo każdy z nas ma smartfona, ma dostęp do nie tylko jednej gazety, tylko do wszystkich i ta ranga wydarzenia spada i też te nasze zdjęcia, no, przestają być takie ważne, one już nie muszą być super jakości, one już nie muszą być super wyraziste, bo one często są wielkości znaczka pocztowego, w tym internecie są czasami 5 minut, może 10, jak ja po pół godzinie na przykład dosyłam jakieś zdjęcie do redakcji, którego nie zauważyłem podczas tego biegania tyłem czy w słońcu, to edytor mówi, no wiesz stary, ja już nie zamienię, już jesteśmy 2 godziny dalej, wiesz, to już nie jest news. Ten news to był dobry godzinę temu, mamy już po tym 3 inne newsy, wiesz, znaczy ten no tak, cały czas jest atakowany czymś zupełnie innym. Tak. To jest przeszłość. Wiesz, ja się łapię, że często robię coś właśnie w telefonie, tak. Poczta, bank, wiele spraw, a przy okazji, dobra, rzucę okiem, co się dzieje, no i potem oglądam zdjęcia i patrzę w ten telefon, łapię się na tym, mówię, co ja robię? Przecież ja fotografię oglądam na czymś tak małym, kiedy mogę włączyć, nie wiem, laptopa, czy nawet na telewizorze to obejrzeć. No właśnie. Mało tego, dlaczego ja oglądam to w wersji elektronicznej, która no, jakoś mi to tak spłaszcza, zabiera to ten poczucie odbioru takiego, wiesz, głębszego. Ja właśnie bardzo lubię papier i jak opowiadałeś o tym, jak byłeś jurorem i oglądałeś zdjęcia, które leżały na jeszcze w papierze, tak, na papierze, tak. A dzisiaj dostaje się pliki i jest takie przerzucanie, tak. Następne. Czy potrafisz się skupić na tym, patrząc na ekran? Bo kiedyś, nie wiem, rozłożyłeś ileś tych zdjęć, mogłeś to jakoś porównać. No zwłaszcza historię oglądało się inaczej, fotoreportaże. Dwa następne konkursy w BZWBK i Grand Press, gdzie byłem też jurorem, bo byłem 3 razy, były już w formie elektronicznej. No i rzeczywiście, no to jest męczarnia, jest olbrzymi ekran, siedzimy w ciasnym pomieszczeniu, jest ciemno i oglądamy na przykład 10 tysięcy zdjęć. I zdarzało się tak, że na przykład przyjeżdżał ten juror zagraniczny, który... też bardzo sumiennie to obejrzał i wypatrzył zdjęcie, którego my nie widzieliśmy. Chociaż było nas tam, nie wiem, 6 czy 7. To się też jakby zdarza, ale dochodzi do tego zmęczenie. Dochodzi zmęczenie i te zdjęcia w formie elektronicznej ogląda się inaczej. Nie można się tak to jednak prawda. Skupić jak na... No jednak cenię te odbitki, chociaż sam już odbitek nie robię od dawna, bo też nie widzę w tym za bardzo sensu, no bo co będę z nimi robił, no właściwie. Za to jestem fanem na przykład Instagrama, do którego za chwilę możemy dojść, ale możemy dokończyć ten materiał o miesięcznicy. Właśnie. To są bardzo różne miesięcznice, ale to przelecimy szybko. One trwają już od 11 lat i rytuał jest podobny. No i to z jednej strony jest nudno, a z drugiej strony zawsze coś tam się zadzieje. No ale to już podamy. Ja mam podobne zdjęcie też z tym. Tu jest Polska, starsza pani nad głową.
z Marszu Niepodległości. No właśnie, może to nawet ta sama pani. Możliwe. No tu się ścierają dwie opcje, są zwolennicy i każdy czci tą miesięcznicę po swojemu. Ja z uporem maniaka przychodzę tam na tę miesięcznicę, zawsze 10 bladym świtem, o wszystkich porach roku, no i zawsze coś tam się uda ciekawego zrobić. No tu... Te gwiazdki to taki nowy język. Jakby nowy język, nie... ale to jest nawiązanie też do Trzech Króli jednocześnie, bo to było w styczniu. Także to bardzo sprytnie, bo no tutaj ten dom z papieru. Ekipa filmowa. Ekipa filmowa, tak, tak, tak. No właśnie, no to jest tak. No i takie zamknięcie tego materiału. Zawsze coś tam można, poza tym jak się na jakieś wydarzenie przychodzi po raz kolejny, można no, sobie te myśli uporządkować i jest pewna powtarzalność, więc wiemy, co nas będzie czekać, tak. Nie wiem, pokazać Instagram. No właśnie, możemy pokazać idziemy Instagram. Idziemy na Instagram. Jestem jakby wielkim fanem Instagrama, bo to ja nie mam ani za wiele obserwujących, znaczy nie... nie, nie. No masz więcej niż ja. No tak, ale nie ja, mam jakoś... Ja marzę o tym, żeby mieć tyle. Nie? Aha, no właśnie. Ja jakby się tym nie zupełnie... Znaczy pierwsze 500 w ogóle nie. Byłem zafascynowany. Mówię, Boże, obserwuję 500 osób tutaj. Ale każda celebrytka ma po kilkadziesiąt tysięcy, która codziennie chwali się nowym lakierem do paznokci. Także wszystko przed nami. Ja jakby no, nie przywiązuję tego wagi, za to jest to tak często taki mój wyrzut sumienia, że jeszcze nie wrzuciłem na Instagrama. Czyli jak każdy fotografujący, który jak jest autorem i coś tam tworzy, nawet jeśli to są mało twórcze rzeczy, no... To kiedyś, nie wiem, chyba Dłubak powiedział, albo ktoś nie chce powiedzieć, że o fotoreporterach, że oni niczego nie tworzą, bo ciągle robią to samo, więc coś w tym jest, no bo co roku robimy to samo, więc oni nie są twórcami. Ale tutaj jest troszkę właśnie innej no to robię sobie takie przerywniki, tam powyżej jest nasz poprzedni weekend, czyli prawie tak. Sylwester, tłumy tak, na nowym tak, świecie, dziewczyny impreza. Nareszcie mogły założyć krótkie sukienki, bo już nie pracują zdalnie w domach i tak dalej, także jakieś wieczorne takie szlajanie się po mieście, bardzo, bardzo fajne. Tłum, niesamowity tłum na Nowym Świecie, wszyscy już bez maseczek, no bo jeszcze fajna pora, czyli taka akurat ciepło, taka, której zazdroszczę artystom, bo artyści mogą sobie tą porę wybierać, a ja bardzo często muszę robić wtedy, kiedy muszę, więc to też jest tak, że fotoreporter ma zlecenie sfotografowania Mostu Poniatowskiego w samo południe i niestety no nic nie wymyślimy. Ja lubię światło w samo południe, bo robię wtedy zdjęcia w podczerwieni. Aha, no wiem, no tak, znam twoje zdjęcia w podczerwieni, fascynujące. To jest idealna godzina, tak. Wtedy kiedy inni nie chcą fotografować, to ja sobie idę. Tak. I za to ja nie mam nic do fotografowania o świcie. No właśnie, no właśnie. Tu z kolei te trzy zdjęcia ja też wrzucam do trójkami. To są cienie tak, z miesięcznicy. I teraz no, nie dla każdego może to być czytelne, ale akurat miałem taki pomysł, bo pojawiło się światło, więc zrobiłem to w ten sposób, żeby było inaczej niż zwykle. Oczywiście no, muszę zrobić te wszystkie newsowe zdjęcia, których wymaga gazeta, ale no, tutaj jeśli ktoś jest zorientowany, to widzi, że to jest cień tych schodów smoleńskich, które stoją na placu Piłsudskiego. Świetne tutaj te postacie. Policjanci, to policjanci, którzy pilnują, tak. Może nie widać, że policjanci, ale pilnują, tak. No tak, tak. Jak odwracam głowę, to już czytam. Tak, 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 tak. No i to dobrze, ale takie... wiesz, nie pomyślałeś o tym, żeby zrobić wystawę, pokazywać co jakiś czas swoje... No wciąż nowe... jestem za młody. Znaczy, żartuję, oczywiście nie mam ale na to tak czasu. Ale tak będziesz starszy, to inni ci będą robić wystawę. No może, no właśnie, to poczekam, aż mi zrobią, ale tutaj, tu się spełniam właśnie w tym Instagramie, czy w zdjęciach wysłanych do gazety. Już nie biegnę rano do kiosku, patrzę na wydanie papierowe, poszło, nie poszło, o jest fajnie. Tutaj na przykład nawiązałem do zakończenia wojny, bo to jest data, którą kiedyś obchodziliśmy jak cały Blok Wschodni, tak, 9 maja, tak. Teraz obchodzimy jak Zachód 8, ale 8 też byłem pod grobem nieznanego żołnierza i zdziwiło mnie bardzo, że no nie było nikogo, nie było prezydenta, nie było premiera, byli zastępcy zastępców, więc na znak protestu wrzuciłem archiwalne zdjęcie z 2005 roku, gdzie jeszcze czciliśmy to 9 maja, jak mimo już 2005 roku ciągle jak Blok Wschodni. Każde czasy mają swoje święta. No tak, i historia no nie jest do końca. Trochę polityki. Trochę pięknych kobiet.
Dla równowagi. Dla równowagi, tak, tak, to też dla mnie, no bo to, o, tu przypomniałem pochody pierwszomajowe, też nie takie znowu odległe czasy, ale a jednak niesamowicie tak. Kolorowe, radosne. Tak, 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 tak. I ja je bardzo mile wspominam. Tak, 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 absolutnie. No, nie, ludzie się wtedy cieszyli. Absolutnie tak. W całym tym szarym, smutnym życiu to jednak ten pochód był pierwszomajowy. Taki, no było świątecznie, było świątecznie. Niektórzy uważali, że to jest bardzo komunistyczne święto i nie wypada iść, ale dla wielu osób była jakaś taka radość, że ten całoroczny... Święto stworzyli zaś Amerykanie, tak, w ogóle, Amerykanie. W latach chyba 20. nawet. Ja to często powtarzam, jak ktoś mi mówi, że to jest święto komunistyczne. No jednak dużo ludzi cieszyło się, że ktoś docenia ich. Ależ absolutnie. No. Tu weteran pracy, no, to był jakiś pan, który był w czwórkach murarskich, bo tam pamiętam, chyba z nim nawet rozmawiałem, ma pełną klapę orderów, czuje się świetnie. Tu już generał Jaruzelski, który był na emeryturze, też się pojawił, dostał kwiaty i rozdawał autografy, chociaż już było no, daleko po upadku komunizmu. Ja też czasem rzucam zdjęcia archiwalne i odnotowuję jakieś rocznice. Tutaj jest historia z okazji rocznicy wybuchu w elektrowni atomowej. Ja tam byłem 10 lat chyba po wybuchu i rzuciłem takie zdjęcia. Stamtąd z sarkofagiem dymiącym. Na szczęście nic mi się tam nie stało, więc... No tutaj tak. Tak, tak, tak. No i... A to jakiś przerywnik, też jakiś znalazłem archiwum, parowozownia w Olsztynie, polecam miejsce, nic się nie zmieniło do dziś. Tu jakieś takie obrazki zrobione telefonem, przechodziłem i witryny sklepowe. No czasem też trzeba coś robić, żeby odreagować. No. Tu wspaniała tancerka, którą sfotografowałem, właściwie wykadrowałem takie, to ten taniec wygląda bardzo fajnie, a ja wykadrowałem dosyć takie bliskie plany i na każdym z nich ma albo zasłonięte oczy, albo jedno oko. Mam jakiś taki zawsze klucz, który no pewnie tylko sam zauważam. Wiesz, to bardzo ciekawa selekcja i też przypomina mi się jeden z zajęć właśnie z selekcji zdjęć, jak mieliśmy taką sytuację, że chłopak przyniósł ponad 800 zdjęć, które były zrobione na warsztatach ślubnych. Oczywiście masa tych zdjęć się powtarzała. Tak. Zastanawialiśmy się, co można z tego wybrać, żeby było ciekawie. Tak. No i w końcu padło na taki temat, że oni modele krzywo spojrzeli, tak. Coś się tam wydarzyło i nie wiem, było tam z 8-10 zdjęć, które naprawdę robiły genialne wrażenie. Tak. Były jakby antyfotografią ślubną. No, oczywiście, ale musi być pewien klucz. Tu w tym klucz jeszcze jak wrócimy, świetny. To zobaczysz, że tu widać prawe oko, tu widać lewe oko, a w środek ma zasłonięte oczy tym wachlarzem. Także jest w tym jakaś tam głębia, no może tylko tak mi się wydaje, ale no, że to nie jest zwykłe tylko machanie tymi wachlarzami, ale jeszcze coś tam jest oprócz tego i to fajne, to też powoduje, że no, w tej fotografii jakoś myślimy, staramy się coś robić. To jest portret pisarza zrobiony obiektywem Shift i jakby miałem, to jeden z portretów, który zrobiłem w ciągu 3 minut. Pan Eustachy Rylski wchodził akurat do radia, to w Alejach Niepodległości, jakiś w ogóle chyba listopad, no straszna pogoda, w ogóle jakiś kosmos, a ja miałem ten obiektyw Shift, który miałem go w zupełnie innym celu, no ale zrobiłem takich kilka portretów, które uważam, że są fantastyczne. Znaczy, nie powinienem tego tak oceniać, bo to moje zdjęcie, ale byłem z nich zadowolony, że udało mi się to zrobić na przystanku. Pan też ma bardzo ciekawą twarz i ten Shift no, dodał takiego smaczku. No, nie jest to takie zwykłe, banalne zdjęcie, tylko już coś ma więcej. No i to też. Podkreślił to, co najważniejsze właśnie. Tak, tak, tak. No. Ale tak przy okazji nieostrości. Jest teraz ogromna moda na super jasne obiektywy i wszyscy na 1.4. Młodzi fotografowie, wszystko klepią na 1.4. Tak. Często widzę właśnie przy fotografii ślubnej te sesje, wybierają się w jakieś niesamowite miejsca. Wszystko jest nieostre. Tak naprawdę mogliby to zrobić, nie wiem, na ścianie bloku i byłoby tak samo. Co o tym sądzisz? Czy, no, no sądzę, czy to nie jest jakaś straszna maniera? Na pewno to maniera. Znaczy, no, wszędzie trzeba zachować zdrowy rozsądek. No nie wiem, no, przysłona 5-6 jest taką przysłoną, która no, jest tak... Z naszych czasów. Z naszych czasów, ale jest taka wyważona, wydaje mi się. Znaczy kiedyś zrobiłem ślub znajomym właśnie obiektywami 1.4, bo takie fajne, drogie i w ogóle. No i oni w ogóle do mnie z pretensjami, no stary, no takie rzeczy możesz sobie robić na wystawy. Ale ciocia Halinka, która siedzi w
drugim rzędzie jest kompletnie nieczytelna. No i uświadomiłem sobie, że no albo robimy te zdjęcia dla siebie, albo dla klienta, czy dla odbiorcy. I ten zabieg tutaj, no, on już jest taki mało gazetowy, no, ale to było zdjęcie do magazynu, a nie do gazety codziennej, więc mogłem sobie pozwolić na jakieś tego typu obróbki właściwie, czy wygłupy, ale w gazecie codziennej no, byłoby już gorzej. No, to jest no, to tak, by się tak to wyglądało. No, i to jest właśnie ważna wiadomość, że w zależności od tego... Od odbiorcy, czy od potrzeb. Właśnie. Tak, od potrzeb trzeba zrobić ten portret tak odpowiednio. Czepialiśmy się trochę tych fleszy w tym roku na demonstrantach, znaczy na demonstracjach, no te flesze jakby one są fajne, bo one zamrażają to, i to jakby jest dobre, to jest moda, to jest coś nowego, fajnego, ale one też dodają dramaturgii. Te zdjęcia, one nie są do końca odzwierciedleniem rzeczywistości, bo ten świat tak nie wygląda, prawda? Mój kolega, który no, jest pisarzem i podróżnikiem, i takim trochę moim dzieckiem fotograficznym, zarażonym przeze mnie fotografią. Najpierw miał obsesję i kupował bardzo różne obiektywy, od bardzo super szerokich do bardzo super długich i jeździł z tym po świecie. W pewnym momencie tak wrócił, oglądał jakieś zdjęcia z dalekiego kraju i mówi: Boże, przecież nie ma takiego świata z 16 mm, z rybiego oka czy z 300. I mówi, kończę z tym. I kupił sobie mały aparacik z 35 i robi zdjęcia no zbliżone do tego, co widzi nasze oko. Czyli bresonowskie kadry, tak? Po prostu. No. I rzeczywiście no, fajnie świat wygląda w 17 mm, w 14 jeszcze fajniej i w 300 i w 500. Ale on ma rację, ja się z nim zgodziłem. Nie ma takiego świata, po prostu. A powiedz mi, jak ty uczysz fotografii? Bo mamy też pytanie tutaj. Ja tak czekałem, żeby je troszkę później pokazać. Wspomniał Pan o warsztatach, proszę coś więcej o nich powiedzieć. No właśnie, gdzie robisz warsztaty? Znaczy teraz nie robię w ogóle, no bo wiadomo, no, jakie czasy. Ale tak, kiedyś robiłem zdjęcia właśnie z Piotrem warsztaty z Piotrem Lipińskim, czyli z tym podróżnikiem i pisarzem, o którym wspomniałem przed chwilą. Potem robiłem warsztaty w ramach fotoakademii takiej. No właśnie, Canona. Tutaj znalazłem to. Tak. Fotoakademia, wykładowcy. No tak, tak. A teraz robię warsztaty z Martą Rybicką, które nazwaliśmy je fotoreporter kontra dokumentalista. I no ja jestem tym fotoreporterem, ona jest dokumentalistą. Te warsztaty bardzo się podobają. Oczywiście na końcu pytam, a kto chce być fotoreporterem? I tak jak ty czy ja marzyliśmy, żeby być fotoreporterem, tak teraz już nikt raczej nie chce, wszyscy chcą być dokumentalistami i robić długoterminowe projekty dla najlepiej zachodnich, dobrze płatnych tytułów. Ale myślę, że to jest fajna formuła, bo no pokazujemy różnice, ale pokazujemy też bardzo podobny świat, czyli te same sytuacje sfotografowane przez fotoreportera, przez dokumentalistę i pokazujemy, jakie są wymagania, na co możemy sobie pozwolić, co może dokumentalista, czego fotoreporter robić nie powinien. I to od takich podstaw, zupełnie rzeczy podstawowych, jak na przykład ja staram się nie zaprzyjaźniać ze swoimi bohaterami, nie dlatego, że nie lubię ludzi, czy nie chcę się z nimi spotykać więcej, tylko ja tych ludzi poznaję bardzo dużo i jakby u mnie to wszystko się dzieje o wiele szybciej. I ja nie mogę z nimi wszystkimi utrzymywać kontaktów. Dokumentalista działa zupełnie inaczej. On bardzo często się bardzo mocno zaprzyjaźnia z tymi bohaterami, zanim zacznie ich fotografować. Także no to też są dwa zupełnie światy. I to nie ma nic wspólnego z etyką, czy z jakimś podejściem do ludzi. Taka praca. Tak wygląda, wychodzi. Takie są wymagania. Żeby zrobić jak dokument. Gdybym zaprzyjaźnił się, za punkt honoru ciągle sobie poczytuję to, że z żadnym z tych polityków przez 30 lat nie przeszedłem na ty. I to jest fajne, bo nie daj Boże, jakbym musiał mu zrobić jakieś zdjęcie, miałbym wyrzuty sumienia i nie byłbym też w porządku wobec siebie, prawda, samego, że nie zrobiłem tego, no bo to mój kolega. No więc to czułbym się niefajnie. Nie wolę w takie nie wchodzić nawet relacje. Wrócę jeszcze do edukacji, go tak troszkę będę lawirował pomiędzy. Młodzi ludzie dzisiaj często zaczynają od pytania, ile za to będzie kasy.
Nasze pokolenie, w sumie wychowywaliśmy się w takich biednych czasach i bardziej myśleliśmy o tym, żeby coś fajnego osiągnąć w życiu, wychodząc z tej szarzyzny Tak, jakby PRL-owej. tak. A dzisiaj jest wszystko biznesem. I też obserwuję w ogóle, jak to się dziwnie dzieje, bo kiedy ja uczyłem się fotografii, zaczynałem, robiłem jakieś zdjęcia na weselach, to byłem traktowany jako fotograf niższej kasty. Tak. Fotoreporterzy to byli To był ktoś, bogowie, to tak. był półtora gościa po prostu. Tak, 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 tak. Wiem A o tym. robisz wesela, Tak. dobrze. A dzisiaj Jest zupełnie odwrotnie. ambasadorami Canona, Sony są fotografowie ślubni, a fotoreporterów ja tam nie widzę. No nie, nie. Mało tego, jeśli ktoś zamawia fotografa, to chce fotografa ślubnego. Kiedyś wydawało się, że fotoreporter zrobi fajne zdjęcia. No nie zrobi, no bo jest to wąska specjalizacja. Czy oczywiście, no nie każdy, no są tacy, co robią, to jasne, są wyjątki, ale no lepiej, jeśli ktoś jest na tym skoncentrowany, ma tam pewne chwyty, ma pomysły i tak dalej. I podobnie jest w fotoreporterce. No, fotograf ślubny, jeśli przyjdzie na jakieś nasze tematy, no jest zagubiony i tyle. Tak jak ja kiedyś, teraz już nie, ale kiedyś z racji dyżurów fotografowałem sport. Nigdy nie byłem fotografem sportowym, oczywiście, no z racji sprzętu czy jakiegoś warsztatu, zawsze jakieś zdjęcie zrobiłem. To nie jest tak, że nie, ale. Żartobliwie przychodziłem i pytałem kolegów, a którzy to nasi? No i to była taka kwintesencja, no bo tak to jest. No. I rzeczywiście, no dzisiaj młodzi ludzie myślą o pieniądzach, a ja na tych warsztatach albo pytają o ogniskową, albo sprzęt, którym to zrobiłem. No więc ja im mówię, że w ogóle to nie ma znaczenia. Oczywiście sprzęt, no tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo ważny, on ułatwia, pomaga, no to w ogóle. Ale to nie on robi To nie on zdjęcia. robi zdjęcia. Ja wielu osobom takim jeszcze niezdecydowanym, a na pewno one nie wiążą swoich zawodowych planów z fotografią, polecam telefon po prostu, żeby uczyli się patrzeć, a nie nosić sprzęt, dźwigać obiektywy, bo one naprawdę same zdjęcia nie robią. Szkoda kręgosłupa. Naprawdę jest tyle profili na Instagramie, które pokazują, jakie rzeczy można robić telefonem. Pewnie nie ma Ja potrzeby. mam taki dyskomfort z fotografowaniem telefonem, że muszę odsunąć od oka, nie mogę się skupić, nie mogę wejść. Ja nawet próbowałem, były takie wizjery Tak, na LCD do tak, lustrzanek. tak, Ja nawet próbowałem coś, tak. kombinowałem z tym, ale to jest taka wariacja moja. Ja lubię właśnie patrzeć w wizjer To tak, to i nam zamyka świat w zamykam pewnych świat, ja ramach. po Tak, prostu płynę tak, tak, tak. tylko aparatem, myślę aparatem i fotografuję ta ogniskowa perspektywa. Jestem w tym, w No. środku, a tutaj gdzieś się rozpraszam. To jest takie, wiesz, jakbym trzymał karabin i Wali na strzelał, oślep walę trochę. na oślep Tak, tak, trochę. tak, tak, A potem tak. się wykadruje, poprawi, Tak. będzie. I to jest takie nie moje już wtedy. No, nie moje Oszukuję sam też, nie moje siebie. też, to prawda, ale no, ten telefon często załatwia sprawę, no, możemy zrobić w miejscach naprawdę takich wręcz no, niedozwolonych dla faceta z aparatem, bo albo dostaniemy tam w dziób, albo nas nie wpuszczą. A telefonem czasem no, można to zrobić w taki sposób, że udajemy nawet, że z kimś rozmawiamy, albo dziubiemy sobie w jakiejś aplikacji, także no, nie rzucamy się w oczy, miliony ludzi fotografują telefonami. Ja też wszystkim polecam ten telefon, naprawdę, bo można się nauczyć patrzenia, można też nabierać takiej pewności siebie właśnie, wejść w takie miejsca, gdzie z aparatem no, byśmy się nie pojawili. No. Fajnie, że teraz w tych telefonach jest kilka obiektywów, co wygląda Tak. trochę śmiesznie, ale z drugiej strony są różne ogniskowe. Absolutnie, jest bardzo I to funkcjonalnie, jest bardzo tak. dobre, Absolutnie, bo to jednak absolutnie. robi To się załatwia całą torbę fotoreportera z lat dokładnie tak. 80., Bardzo, ciężką i wielką. bardzo Tak. kreatywny sprzęcik Bardzo, robi bardzo, się. bardzo. Wyobraź sobie, że rozmawiamy już 1,5 godziny. Ojej. Także To chyba kończymy. Nagadaliśmy się. moglibyśmy pewnie dłużej. To Ale miło się kończymy. rozmawia. Miło No, się rozmawia bardzo. jest bardzo fajny temat, fotografia reporterska. W ogóle fotografia to jest taki temat, który moglibyśmy przegadać całą noc. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Porozmawialiśmy o takiej prawdziwej fotografii, takiej, która no, codziennie jest inna, jest bardzo surowa, nie jest taka wymuskana, nie jest obrobiona. Czyli takie prawdziwe mięso fotograficzne. No i moi drodzy, jak widzicie, to jest prawdziwy, rasowy fotograf. Ojej, dziękuję. Ja uważam, że wszystkie rozmowy o fotografii też są fajne. One już są twórcze, bo skupiamy się na tym temacie, zaczynamy o tym rozmawiać, każdy ma swoje zdanie i
i bardzo z tego czerpiemy, tak naprawdę z tych warsztatów ja wynoszę najwięcej, bo myślę, że jeśli fotografia nie jest też taką dziedziną, którą można na siłę kogoś nauczyć, jeśli on nie będzie czuł, nie będzie widział, nie będzie próbował. To jest jakaś kreacja. To jest jakaś kreacja i myślę, że to nic z tego nie będzie. A jest to fajne dla wszystkich, że o tej fotografii rozmawiamy, mamy różne zdanie, różne oceny, każdy widzi tam coś innego. No i na pewno wszystkim bym zalecił fotografowanie ile się da, bo dzisiaj to jest bezkosztowe właściwie, bo kiedyś ja liczyłem pieniądze na każdy negatyw, na każdy wywołany film. W tej chwili można naprawdę nawet z aparatem czy telefonem wykonać miliony zdjęć dziennie. No tak, ale widzisz, ja się tu z tobą nie zgodzę, bo ja uważam, że nie powinno się robić bardzo dużo zdjęć, bo założenie, coś się wybierze, to jest takie, wiesz... I nawet nie o to chodzi. Ja chciałem powiedzieć coś zupełnie innego. Coś, co powoduje, że się z tym sprzętem ostrzelamy. Że wylatamy te mile i będziemy potrafili ten aparat obsługiwać w nocy i po ciemku, bo u większości ludzi na przykład na tych warsztatach widzę, że oni już źle trzymają ten aparat, że oni go trzymają. To się włącza. Czyli i pytają mnie, no ja nie jestem instrukcją obsługi ich aparatu i nikomu nawet nic nie mówię, nie pomagam, bo oni muszą sami do tego dojść. I też im polecam, żeby robili dużo zdjęć w sensie takim, żeby poznali ten swój sprzęt. Tak jak w samochodzie bezwiednie wiemy, gdzie jest lewarek i gdzie się włącza wycieracz. Jeśli zaczniemy ich szukać, to znaczy, że jeszcze nie znamy tego samochodu albo jesteśmy słabym kierowcą. I to myślę, że to fajne. Tak, motto na koniec. To jest bardzo ważne. Także poznajcie swój sprzęt i... A wtedy zdjęcia będzie robiło się łatwiej. Będzie szło. Skupimy się na kadrze. I tylko kadr. I to jest to. Na koniec. Wystarczy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Świetna rozmowa. No i znowu się czegoś fajnego nauczyłem. A ja oczywiście, szanowni Państwo, zapraszam do sklepu Fotoformy. Warszawa Andersa, ulica Andersa i tam możecie porozmawiać ze specjalistami o sprzęcie. Jeśli chcecie zrobić dobry wydruk, zapraszam do Fotolabu Fotoformy na plac Defilad, stacja metro, centrum. No i oczywiście sklep internetowy fotoforma.pl. A jak chcecie jeszcze poczytać w ogóle o fotografii, to blog po prostu fotografuj.pl. A ja już dziękuję i do zobaczenia za tydzień, następny wtorek o godzinie 19. Do widzenia. Do widzenia.